Dzień dobry, to ja mówię. Wczoraj mówiłem o upadku w poszczególnych zawodach. Wymieniałem trzy, które moim zdaniem się wyróżniają. No, niestety negatywnie się wyróżniają. No, dzisiaj tak się złożyło, że będę mówił o innym upadku. Tym razem o upadku polskiej nauki, ale co najmniej jednej dziedziny. Oczywiście mam tu na myśli medycynę. To, co się działo, proszę Państwa, w ostatnim okresie, no to jest naprawdę prawdziwy dramat. Wszystkie te pseudobadania, jakie były prowadzone przez naszych geniuszy, one się sprowadzały do czytania pism popularno-naukowych, takich Nature czy Lancet, albo były tak zwanym małpowaniem, czyli przypisywaniem kropka w kropkę jakichś decyzji, jakichś rozporządzeń. No szczególnie tutaj brylowało małpowanie wzięte od Niemców i myśmy zawsze byli jakiś tam krok czy dwa kroki z tyłu za Niemcami, ale za to kropka w kropkę przepisywaliśmy te ich decyzje, te ich badania, jakie rzekomo prowadzili, czy też nie prowadzili, bo proszę Państwa, w tej chwili mniej więcej wygląda to tak, że zamiast publikacji, zamiast rzetelnych analiz, no to mamy jeden prosty komunikat. Eksperci ustalili. Na tym koniec. Państwo wiecie, jak to jest z amerykańskimi naukowcami. Oni w poniedziałek ustalają, że czekolada jest zdrowa i pomaga w walce z depresją. We wtorek stwierdzają, że czekolada jest wybitnie szkodliwa i wywołuje prochnicę. W środę mówią o tym, że należy zwiększyć spożycie czekolady, ponieważ ona ma wpływ na krążenie krwi, a w czwartek kategorycznie zabraniają spożycia czekolady, ponieważ ona skutkuje dość poważnymi komplikacjami, za przeproszeniem, związanymi z zatwardzeniem. Mniej więcej to samo, proszę Państwa, u nas przez dwa lata odbywało się na tak zwanym forum naukowym, naukowym forum medycznym. Ja już nie chcę tutaj naprawdę rzucać nazwiskami, bo i tak Państwo już to znacie na pamięć i przerabialiśmy to tysiąc razy. Ale jak wiemy, że jeden z wybitnych, w cudzysłowie, naukowców otrzymał kilka milionów złotych i w ramach tej dotacji, tego grantu, miał przebadać jeden z wariantów najpopularniejszej na świecie choroby, a prowadziło się do tego, proszę Państwa, że on w tabelkach pokazał, ile wykonał wymazów i to chyba wszystko, co czym on się przez ten czas pochwalił, no to proszę Państwa, ja chciałbym wiedzieć, jakim cudem ci pseudonaukowcy doszliby do takich osiągnięć, jakie Polacy mieli w przeszłości. No już zaczynając od takiej najbardziej popularnej historii, jak człowiek, który wynalazł lampę naftową, Łukasiewicz. Oni by szukali wzoru, schematu budowy takiego urządzenia gdzieś pewnie po YouTubach i po internecie, aby znaleźć tak zwany manual i to miałbym, mam poważne wątpliwości, czy mając nawet taką ściągę, byli w stanie odtworzyć to, co Łukasiewicz zbudował i wymyślił sam. No proszę Państwa, jest to obraz nędzy i rozpaczy, a oczywiście ten wstęp to jest nawiązanie do tematu głównego tego odcinka. Proszę Państwa, jak wiecie, ja nigdy nie byłem wyznawcą, a już na pewno nie, bo to stworzył się, no nie oszukujmy się, no stworzyła się taka grupa, która, no, która zrobiła z tego leku o niewymienialnej nazwie swego rodzaju bożka, cielca, czy jak to tam nazywać. No, był taki rodzaj fanatyzmu, który mówił o tym, że połkniesz i będziesz szczęśliwy. No mniej więcej tak samo jak w przypadku syropków, tylko się posłużyć modnym słówkiem, makaronizmem, arebo. Proszę Państwa, nie byłem i nie jestem ani żadnym waznawcą, ani żadnym fanatykiem tego leku. Natomiast no, to, co się wydarzyło dzisiaj, czyli ogłoszenie tak zwanych wyników badań, no to proszę Państwa, jest taki poziom żenady, to jest tak właśnie nienaukowe, tak profanujące wszystko, co nauką nazywamy, że co? No, że niczego więcej się tak naprawdę nie da dodać. To można dosypać tylko i wyłącznie inwektyw, przekleństw i jakichś innych emocjonalnych ozdobników. Proszę Państwa, no weźmy to na tak zwany chłopski rozum i znów się odwołajmy do wiedzy ze szkoły podstawowej.
To, co dzisiaj ogłosiło ministerstwo, zwróćcie Państwo uwagę, że to wszystko było robione w ramach politycznej formuły. To nie wyszedł naukowiec, znaczy on tam jakiś tam tytuł ma i oczywiście się gdzieś tam z medycyną jest związany, tylko przede wszystkim on pełnił funkcję w Ministerstwie Zdrowia, czyli funkcję polityczną. I pierwsze, co się rzuciło w oczy, to forma i treść tego komunikatu. Stricte polityczne, stricte polityczna treść i stricte polityczna forma. Oni się posunęli w tym nawet do tego, że wyrazili jakąś pełną satysfakcję z tego, że no jakiś tam lek nie działa. No proszę Państwa, coś niesamowitego. I w tym wszystkim jeszcze brał udział człowiek, który zatwierdza leki. Mało tego, ten lek jest od 30 paru lat zatwierdzony, z tego co wiem, i on jest powszechnie stosowany w przypadku innych chorób niż to najmodniej stosowana. On jest powszechnie dostępny w aptece, proszę Państwa, na receptę, z tego co wiem, i nadal w obrocie, nadal jest w sprzedaży. I Ministerstwo Zdrowia wydaje komunikat i jednocześnie jest refundowany przy części terapii. Ministerstwo Zdrowia wydaje komunikat do ludzi, którzy te recepty wypisują, do lekarzy, którzy ten lek stosują, powtarzam raz jeszcze, w zupełnie innych schorzeniach niż w przypadku tej najmodniejszej na świecie choroby, i płynie taki komunikat, że tak naprawdę to co jecie? Truciznę czy placebo? No proszę Państwa, no coś nieprawdopodobnego, jak ta cała sprawa została rozegrana, ale to jeszcze nie koniec, to tak naprawdę jest naprawdę to jest początek tego wszystkiego, co zrobiono, bo oto jak wyglądało, a trwa to ponad rok. Jak wyglądało całe to rzekome badanie? Otóż 140 osobom w warunkach szpitalnych, czyli klinicznych, podano ten środek, no i stwierdzono, że się niczym, że reakcje organizmów tych pacjentów, którzy zostały, którym ten środek podano, niczym się nie różniło od tych pacjentów, którzy otrzymali placebo. Proszę Państwa, powiem może tak. To jest mniej więcej coś takiego, jakby pacjentom w ostatnim stadium raka podać polopirynę i stwierdzić, że polopiryna nie działa, ponieważ nie wyleczyła raka. No wszyscy ci ludzie, którzy podawali ten lek i którzy twierdzili, że ten lek przynosi jakieś rezultaty, no to podawali go w określonych okolicznościach i to były pierwsze dni po zakażeniu, po infekcji. No bo tak, proszę Państwa, w większości działają leki. No to równie dobrze można wziąć jakiś popularny Gripex czy jakikolwiek inny lek na infekcje górnych dróg oddechowych, podać go pacjentom, no to wtedy już chyba w formie kroplówki pod respiratorami stwierdzić, że to kompletnie nie działa, że tu coś jest nie tak. No, równie dobrze, proszę Państwa, można założyć gips na amputowaną nogę i stwierdzić, że gips nie działa, ponieważ noga nie odrosła. I tego rodzaju kompletny absurd, tego rodzaju szamaństwo, a nie nauka, jest wrzucane do przestrzeni publicznej przez ludzi, którzy sami siebie określają autorytetami, na przykład taki Cezar, który zatwierdza leki, siedzi w tej komisji, która zatwierdza leki, z pełną satysfakcją stwierdza, że lek nie działa, kiedy ten lek w ogóle nie jest zalecany i nie jest stosowany w warunkach klinicznych czy już ciężkich stanów, kiedy jest za późno na podawanie czegokolwiek. No to tak jakby umyć zęby, które mają próchnicę najfajniejszą na świecie pastą i stwierdzić, że pasty do zębów są do niczego, ponieważ zęby się nie wyleczyły z próchnicy po umyciu tą cudowną pastą. I taki poziom idiotyzmu, taka niesamowita bezczelność połączona z arogancją, jest firmowane to wszystko szyldem polska nauka. Proszę Państwa, no naprawdę ręce opadają. Rozumiem, że wyniki tego pseudobadania od początku były jasne. Oni mogli powiedzieć, że ten lek działa, dlatego że zainwestowali politycznie w to tak wiele i utopili te swoje nadmuchane autorytety w tym wszystkim, że oczywiście nie mogli się do tego przyznać. Ale proszę Państwa, no można kłamać, czy jak mówią młodzi ludzie, można ściemniać inteligentnie, albo można robić to wyjątkowo prostacko. No w tym przypadku poszli tą drugą ścieżką, czyli zrobiono to wyjątkowo prostacko. To
to nie ma żadnego przełożenia na jakieś elementarne prawidła i reguły rządzące nauką. Takich rzeczy się po prostu nie robi. A jak już się zrobiło, to przynajmniej na litość boską nie pokazuje się tego ludziom, bo to wstyd jak cholera. No to jak mówił zięć żony 40-latka, czyli jej ten, przepraszam, zięć, ojciec żony 40-latka, no ojca szanuj, ale przykładu nie bierz. Proszę Państwa, no, jeśli taki jest obraz polskiej nauki, to ja naprawdę się nie dziwię temu, że wszystkie nasze uniwersytety gdzieś tam zamykają piątą setkę we wszelkich możliwych rankingach. No, jeszcze raz powtórzę, na miły Bóg, chcesz robić z ludzi wariatów, no to przynajmniej bądź mądrzejszy od tych, których chcesz ogłupić, a nie jesteś 40 razy głupszy i środki, jakich używasz, no to jest tak prymitywne i toporne, że widać na pierwszy rzut oka, co ci przyświecało i co zamierzałeś osiągnąć i na końcu podpisujesz się pod tym wszystkim doktor habilitowany, profesor medycyny X czy Y. Proszę Państwa, no, obraz nędzy i rozpaczy. I mówię to z pozycji człowieka, który absolutnie nie należy do tej grupy, która by za cudowny lek dała się pokroić, posiekać i uważa, że no, rzeczywiście jest to cudowna pastylka, która stawia wręcz nieboszczyków na nogi. Mówię to z pozycji człowieka, który też jest potencjalnym pacjentem, który po prostu chce wiedzieć. Najzwyczajniej w świecie chce wiedzieć, czy ten lek, który jest dostępny w aptekach od X lat, rzeczywiście jest taką trucizną, czy rzeczywiście jest takim bezsensownie stosowanym lekiem, czyli de facto wyrzucaniem pieniędzy w błoto i to podwójnych, bo jak mówię, jest to refundowane, no i jeszcze część pieniędzy trzeba bezpośrednio z własnego portfela wyjąć, no to jeśli to jest takie badziewie, za przeproszeniem, to ja się pytam, co to robi w aptekach? No to jeśli się powiedziało A, trzeba powiedzieć B, tylko proszę Państwa, oni nie powiedzieli A, tylko za przeproszeniem puścili bąka A i dlatego nie mogą powiedzieć B, bo nie ma żadnych właśnie i tutaj już naukowych podstaw medycznych, żeby na tym leku wieszać psy w taki sposób, jak to zostało zrobione, bo jak wspominałem wcześniej, to jest lek powszechnie stosowany w innych terapiach i tak naprawdę jego tam potencjalna skuteczność przy leczeniu najpopularniejszej na świecie choroby właśnie wyszła z tego, że wśród pacjentów, którym był ten lek stosowany w innych terapiach, no zauważono, że po podaniu tego leku jakby znikają objawy infekcji dróg oddechowych. Proszę Państwa, no, chciałoby się zacytować za klasykiem Dziki Kraj. No, naprawdę, jeśli to ma tak funkcjonować, jeśli... no, znów, już weźmy nawet tą poprawkę, że wiadomo, to są politycy, nie mogli sobie zrobić koło tyłka, więc wydali taki komunikat, jaki miał być w założeniu. No to tylko, żeby w tym wszystkim była jakaś odrobina finezji. Nawet nie finezji, ale odrobina czego? Proszę Państwa, no aż słów brakuje w gębie. No, odrobina jakiegoś pomyślunku. Żeby nie wyszedł prymityw z siekierą, nie porąbał planszy z szachami i stwierdził, że wygrał partię. A tak to dokładnie, proszę Państwa, wyglądało. I mało tego, no to przecież to ich to pseudobadanie, które oni wykonali, to można było zrobić 2 tygodnie. A my mamy już ponad rok. To na to czekaliśmy? Że oni podali 140 pacjentom, co można było zrobić w ciągu 2 tygodni? 3 góra, no niech będzie miesiąc, to na to czekaliśmy ponad rok, bo tak to było to skomplikowane badanie. Przez cały czas nam mówiono, że to wymaga wielkiej, ciężkiej pracy. Ja przypominam jednocześnie, że syropek to raptem pół roku trwało wszystko pozamiatane i wszyscy wiedzieli, że jest w 100% skuteczny na wszystko.
Proszę Państwa, bądźmy czujni w tym wszystkim. Naprawdę, nie dajmy się zwariować ani po jednej, ani po drugiej stronie. Ja nie wierzę w to wszystko, co wypowiadali ludzie, chociaż trzeba wziąć poprawkę, że to działało w emocji, jeśli komuś to pomogło. Ale ja przypominam, że placebo wzięło się stąd, że no jest to coś, co ma stymulować organizm, co ma dodawać wigoru i co ma pomagać w leczeniu poprzez duchowe nastawienie, optymistyczne nastawienie do terapii, więc to samo w sobie też jest jakimś lekiem, nawet nie jakimś, albo bardzo ważnym, bo można bez końca powtarzać tę istotną część każdej terapii, jakie jest nastawienie pacjenta. No to proszę Państwa, jeśli komuś to pomogło, no to wiadomo, że on będzie to wychwalał pod niebiosa. Ja z takim pojmowaniem rzeczy nie mam nic wspólnego. Uważam, że jeśli lek jest stosowany przez X lat, no to ani nagle się nie ujawnią jakieś nadzwyczajne, cudowne właściwości, ani też jakaś nadzwyczajna toksyczność, czy kompletna bezsensowość w podawaniu tego leku. Tymczasem ludzie odpowiedzialni za akceptację tych leków, ludzie odpowiedzialni za prowadzenie terapii, za wdrażanie terapii, za stosowanie medykamentów, nagle wydają polityczne komunikaty, nie bacząc na to, że przecież ten lek jest ciągle podawany tysiącom ludzi. I co ci ludzie mają teraz czuć, jak ci ludzie i jak bliscy tych ludzi mają się czuć w momencie, gdy słyszą, no, że właściwie to równie dobrze mogą sobie połknąć miętówkę albo Snickersa i wyjdzie na to samo. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. To nie jest nauka, to jest szamaństwo. A to, że się podpisują pod tym szamaństwem ludzie z tytułami profesorskimi i z rzekomym wykształceniem medycznym, to jest po prostu tylko i wyłącznie dodatkowe kłamstwo i dodatkowy dramat. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.